27 lutego urodziła się maleńka wielbłądzica, dwugarbna. Jest to kolejny młody wielbłąd. Rodzą się u nas systematycznie od wielu lat. Natomiast każde takie wydarzenie jest bardzo pozytywne i dobrze odbierane przez i zwiedzających, i pracowników. Tym bardziej, że akurat tym razem jest to taki pierwszy powiew wiosny w naszym zoo. Stąd także imię nadane przez pracowników Wiosenka. Ponieważ jej matka jest bardzo przyjazna w stosunku do ludzi, to także ta mała jest ufna, ciekawska, podchodzi do ręki, daje się głaskać, można ją sobie obejrzeć tutaj z bliska. Oczywiście na razie dotyczy to tylko pracowników, bezpośrednich opiekunów, natomiast lada dzień będzie można oglądać ją na wybiegu, tym ogólnym wybiegu dla wielbłądów, który mogą oglądać zwiedzający. Ciąża u wielbłądów jest dosyć długa, trwa niemal rok, natomiast młode rodzi się duże, tak jak widać, może ważyć nawet 30-32 kg. Bezpośrednio po porodzie staje na nogach, natomiast u wielbłądów akurat te nogi są bardzo długie w porównaniu z zebrami czy innymi zwierzętami kopytnymi, stąd często ma problem z takim zgrabnym poruszaniem się i dlatego też przez pierwszych kilka dni życia zamknięty jest z matką w odosobnieniu, żeby jakby opanowała sztukę chodzenia. Wielbłądy mają taką, może jest taka ciekawostka, że wielbłądzice nie wylizują swoich młodych. Dotyczy to i wielbłądów jedno-dwugarbnych, ale także lam czy alpak, które pochodzą z Ameryki Południowej. Także młode musi samo wyschnąć i poradzić sobie z tą wilgocią, którą ma w futrze. I dopiero później, gdy już samo sobie wyschnie, to jest takie właśnie ładne, puchate, jak teraz możemy oglądać. Młody wielbłąd, gdy jest bezpośrednio po porodzie, jest cały czas z mamą. Zresztą każde oddalenie się samicy powoduje strach u niego i podąża za nią. Bardzo dużo czasu spędza leżąc, drzemiąc i właściwie co chwilę podchodzi do sutków, pije mleko, ale potem kładzie się, żeby sobie odpocząć. Natomiast przez kolejne dni robi się coraz bardziej samodzielny. Coraz dalej może się oddalać od matki, jednak cały czas pozostaje w bliskim kontakcie z nią i reaguje na każde jej zawołanie. Ponieważ wielbłądy porozumiewają się głosem i czasem możemy usłyszeć, jakie wydają dźwięki. Także tutaj absolutnie ten kontakt matki z dzieckiem jest bardzo, bardzo dobry. Matka z kolei wielbłądziątko poznaje po zapachu głównie. Zwierzęta kopytne, przeżuwacze, tak jak mamy tutaj, bardzo szybko podchodzą do stałego jedzenia, ale same jakby decydują o tym, kiedy zaczynają pobierać, ponieważ są cały czas z matką, więc już po kilku dniach widzimy, że w pysku pojawia się siano takie memłane, prawda, jeszcze może nie przełykane, ale już próbuje stałych pokarmów i to następuje stopniowo. Natomiast laktacja może trwać bardzo długo i czasem widać zwierzęta, które mają kilka miesięcy, czasem nawet roczne, które jeszcze podpijają samice, które rodziły w kolejnym roku młode. Także zwierzęta tak łatwo młode nie rezygnują z mleka u matki, korzystają z każdej okazji, żeby nawet wtedy, gdy już przechodzą na stały pokarm, także jeszcze pić mleko od samicy.